Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami w ostatnim odcinku Zagrajmy w Dark Souls 3. Niestety nie nagrał mi się ostatni odcinek. Znaczy, wróć, nagrał się, ale trochę zlamiłem, bo usunąłem sobie znowu zresztą usunąłem sobie zapis, znaczy zapis źródłowy materiał, zanim finalnie go zmontowałem, ale to akurat ten dość przypadkowo. Tutaj natomiast odłożyłem już te papiery poza nagraniem, tak trochę z buta, bo się zorientowałem dopiero po zapisie, czy po w połowie przechodzenia już tego playthrough, że ten zapis poprzedni się nie nagrał, więc niestety nie jestem w stanie wam pokazać tych ofiarowań wszystkich, no ale bynajmniej pokażę wam tutaj popioły Lotwika, ostatniej nadziei z tego rodu. Tak wygląda to ofiarowanie. Teraz właśnie, nasza tutaj strażniczka podchodzi i w momencie, w którym z nią zagadamy, to odpali się nowa gadka i potem też będzie nowa cutscenka, znaczy no, po prostu będzie cutscenka, która nas przeniesie do lokacji finałowej walki z bossikiem. Na chwilę ma na sobie nałożony set elitarnego rycerza, to jest set oczywiście Anri. Takie zbroje podobno dawano elicie rycerstwa upadu Jastory. Już sama nazwa kraju wywołuje nostalgiczne uczucie w sercu. Możliwe, że właśnie te uczucia kazały Anri udać się do tego dalekiego, znanego jedynie z nazwy domu. To jest to po wykonaniu questa w pełni dla Anri. Tym razem nie tego, że pomagamy jej zabić Aldricha, tylko właśnie tego, że niejako zostajemy jej mężem, ale w dość intrygujący sposób, to umożliwiło mi wykupienie zbroi u opiekunki kapliczki. Okej, jako iż tak, zanim zrobię zapis i zanim wyleczę pieczęć, to najpierw zobaczymy sobie właśnie te pierwsze zakończenie, czyli właśnie zakończenie to sekretne. Więc założymy sobie oczywiście set Wilhelma, który chciałem wam pokazać. Bo to myślę jest najbardziej adekwatne. Jeszcze tak, zanim zmienimy też bronię, to mamy tak, tutaj chodząc sobie po malowanym świecie znalazłem kolejną broń. Są to krucze pióra. Miecz do pchnięć używany przez kruczych rycerzy, często dzierżony w podwójnym zestawie. Przy oburęcznym stosowaniu lewą rękę zajmują cztery cienkie ostrza. Kruczy rycerze siostry Fride poprzysięgli chronić obrazu przed ogniem i przez to rozpoczęli bratobójczą rzeź. Umiejętność strzała z piórka. Ciskasz z lewej ręki czterema zestalonymi iluzjami cienkich ostrzy. Można połączyć z pchnięciem, wykonując silny atak w chwili lądowania. Oraz znalazłem też zakrzywiony miecz wyznawcy. To się znalazłem leciutko wyżej nad głębią obrazu. Wielki zakrzywiony miecz dzierżony przez wyznawców Farona. Jego olbrzymi ciężar zapewnia mu impet do potężnych łączonych ataków. Wyznawcom miecze te służą do łowów na pożartych przez otchłanie wojowników. Ich techniki są nastawione przeciw ludzkim oponentom, co wskazuje na to, że preferują polowania na tych, którzy nie do końca utracili swe człowieczeństwo. Umiejętność klin wyważający. Łączony atak, który wbija ostrze pod wroga, łamiąc następnie jego gardę wymachem od dołu. Teraz wam to pokażę, tylko oczywiście najpierw tutaj macie normalny rapier, ale mamy takie coś. Możemy normalnie być tym. Potem mamy, widzicie, mamy taki gość, tak, żeby nie walnął z tego. Tu się może tutaj ustawię. Mamy taki wyskok, dziabnięcie. Faktycznie są te iluzje. Albo mamy wyskok, dziabnięcie. Na lekkim ataku mamy zwykłe atakowanie. A kiedy użyjemy ciężkiego, to wygląda to w taki sposób. Jest takie szybkie ustawienie się i cyk, cięcie z wypadu. Miecz wyznawcy. Tu. Mamy takie od razu podwójne cięcie, które możemy jeszcze tylko połączyć z ciężkim ciosem. I co najlepsze, ciężki cios. A nie, dobra, ciężki cios też zużywa troszeczkę skupienia. Ale to jest mało ważne. I młot kamiennego wstrząsu. To jest młot
Kamienny młot rycerzy z Millwood, charakteryzujący się obuchem z naturalnie uformowanego głazu. Rycerze ci zwykli stawać do boju ramię w ramię z żywiołem ziemi, a ta broń, jedna z najstarszych znanych w Millwood, stanowi symbol tej jedności. Umiejętność wstrząs, wbijasz obuch młota w ziemię z ogromną siłą, a następnie podrywasz go, wywołując falę, która niesie się po podłożu niczym potężny ryk. To już też widzieliśmy chyba kilka razy, jak ci rycerze tego używają. No dokładnie, jak ten wielki tego używał. No i potem... Dobra, chwila, bo staminy nie miałem. Jak na złość. Raz, ciężki atak, prosto. Dupnięcie właśnie dookoła. Dobra, ten pierścień... Właściwego węża będę mógł usunę go i za własnej pieśni Philody plus 3 będzie lepszy. Jak widzicie, mam też słoneczną włócznię, bo grę już właśnie raz przeszedłem i nie wygląda ona zbytnio inaczej. Wygląda po prostu tak. Najwyżej graficznie tego się zmieniła. Mam też nowy miecz oczywiście, a jest to oczywiście miecz ten. Wielki miecz Zjednoczonego Ognia, to jest jedna z dwóch rzeczy, które możemy zrobić z duszy Final Bossa. Drugą jest właśnie słoneczna włócznia. Miecz, wielki miecz Zjednoczonego Ognia. Władcy Pogorzelisk zjednoczyli pierwszy płomień, a ten wielki miecz był orężą ich boskiej manifestacji na tym świecie. To kręte ostrze znalezione w popiołach ogniska istniało długo przed zaistnieniem samych władców bez tronów. Umiejętność Żar. Gasnący płomień rozbłyska na chwilę, wystrzeliwując do przodu. No i to wygląda w taki sposób. No. I co najlepsze, na chwilę też zapala mi miecz. Co jest bardzo spoko. Zdobyłem też wielki łuk z Millwood. W podobnej lokalizacji chyba co ten właśnie zakrzywiony miecz wyznawcy. Wielki łuk z drewna czarnego dębu, stworzony na potrzeby rycerzy z Millwood, tylko specjalne wielkie strzały pasują na jego dziedziwe. Powiada się, że rycerze z Millwood używali tej broni, by walczyć ze swym odwiecznym wrogiem, smokiem z otchłani. W przeszycie ziemi wystrzeliwujesz wielką strzałę wzmocnioną twą krzepą i modlitwą, wstrząsając trafionym celem i powodując eksplozję, czyli to jest po prostu dokładnie to samo, co oni robią na okrągło. Co mnie osobiście w nich irytuje. A jeszcze burze z piorunami, ale to... Kurde... Nie wiem, czy wam to pokazywałem w tym odcinku, czy jakimś innym. Dobra, na wszelki wypadek przeczytam to jeszcze tutaj. To jest trzecia rzecz, którą trzeba wykonać z duszy Bezimiennego Króla. Więc jeśli ktoś chciałby przejść grę totalnie na 100%, to musi ją przejść minimum 3 razy. Cud Bezimiennego Króla, sojusznika starożytnych smoków, przyzywa rozszalały żywioł błyskawic. Ten dawny król, zabójca smoków i istny bóg wojny, ujarzmił smoka burzy, który do końca życia towarzyszył mu jako wierzchowiec na polu bitwy. Ten cud opisuje zapewne ich wyjątkową więź. Osobiście dalej jestem zdania, że tym smokiem jest właśnie Ornstein, przemieniony po prostu w smoka. Ale kto wie, może się mylę, bo to cała ta historia Ornsteina de facto to po prostu była moja teoria a propos tego, co właśnie z Lwim Rycerzem się stało. No ale dopóki From Software nie potwierdzi, bądź nie zaprzeczy, że ta teoria jest prawdziwa, no to dopóty nie mam się za bardzo co wykłócać w tym. Słoneczna włócznia, cud Gwyna, pierwszego władcy. Ciska słoneczną włócznią, opowieści o łowach Gwyna na arcysmoki stanowią opis pierwszych dni epoki ognia. Jak oczywiście wiemy. I tutaj tak. Rosa młodej trawy. To czytałem. I tu mroczna pieczęć, nie ma co czytać, ale jak widzicie mam 8 punktów. Miałem 3. No niestety... To, co wykorzystałem, żeby zdobyć te kolejne 3 pieczęci, niestety zniknęło. To był taki specjalny miecz. Taki miecz do złożenia przysięgi. Się zużyło podczas cutscenki. Ale... Kiedy żałuję, że tej cutscenki nie nagrałem, bo... Powiem, że to poślubienie Andrii było... Dziwne. A dziwne dlatego, że my ją bardziej nie tyle poślubiliśmy, co ją, kurwa, zabiliśmy. I z jej ciała przez ten miecz wchłonęliśmy jej... Jakby te pieczęcie. Jakby, ja nie wiem, co nam się konkretnie stało podczas tej cutscenki, ale to wygląda bardziej, jakbyśmy ją zabili po prostu. Tylko tak, oczywiście, jako iż będziemy walczyli w tej zbroi, to też zmienię sobie broń, tylko to najpierw muszę przepuścić i dialog, i cutscenkę, więc oglądajcie. To jest specjalnie dla was.
The five lords sit their five thrones. All thanks to thee, most worthy of lords. Ashen One, with the lords as thy witness, bend thy knee afore the bonfire's coiled sword, and let the lord's embers acknowledge thee as their true heir, a true lord, fit to link the fire. Ashen One, may I pose thee a question? Has the little Lord Ludlath spoken to thee of any curious matters? I sense that he possesseth some knowledge of a thing once most precious or most terrible, now lost to the fire keepers. Pray tell, is it a matter of which I should be apprised? O kurde, ej, nie wiem, czy dałem zarówno czy oczy, czy duszę jej dałem. Ajajaj. Dobra, sprawdzę to oczywiście po, bo najpierw chcę zobaczyć z bossem, potem będę robił zapisy i tak dalej. Tylko najpierw cutscenka i przeniesienie się do finałowej lokacji, gdzie będziemy walczyli z ostatnim bossem w grze. Noble Lords of Cinder, the fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. No i właśnie, jesteśmy w piecu pierwszego płomienia. I oczywiście jest to znowu jakaś wersja kapliczki. Jedna bo jest w zapomnianych grobach, jedna jest faktycznie w kaplicy, a trzecia wersja jest jeszcze tutaj w piecu pierwszego płomienia. To jest być może ta pierwsza kapliczka właśnie z Dark Souls 1, tylko dlaczego jest... No dobra, nie jest dokładnie odbudowana, ale dlaczego środek jest taki sam, nie mam bladego pojęcia. I teraz tak, tutaj udajemy się do pierwszego płomienia. No i tutaj mamy kolejne ognicho, tylko to ognisko przenosi nas na Stertementów, czyli właśnie do drugiego DLC. Tu mamy ognisko tak po prostu do rozpalenia. Dobra, właśnie, bo to też miałem wam pokazać. A propos tego miecza Loriana i Lothrika. Gdzie on jest teraz, muszę go znaleźć. O, tu jest. Wielki miecz książąt bliźniaków. To jest miecz, który powstaje po połączeniu w nowej grze plus platynowego miecza Lothrika i wielkiego miecza Loriana. Kiedy pójdziemy do Ludlefa i poprosimy go, żeby nam zmerdżował te dwa miecze, powstaje nam to cudeńko. Miecz ukuty dzięki ponownemu zjednoczeniu dwóch nierozłącznych ostrzy zrodzonych z dusz bliźniaczych książąt Lothrika i Loriana.
Ich jedność ma źródło w klątwie i trwa dzięki rozpaczy. Umiejętność świetne, święte światło i święty płomień. W postawie możesz przyzwać święte światło Lothrika zwykłym atakiem, czyli atakiem lekkim lub atakiem silnym rzucić płomień Loriana. Czyli po prostu mamy w jednym mieczu umiejętności dwóch pozostałych. A mianowicie, mamy tą postawę jak do gotowości i kiedy użyjemy lekkiego ataku, czy tam zwykłego, to mamy to właśnie dźgnięcie, dupnięcie, które mamy na platynowym mieczu od Lothrika i mamy pod silnym ciosem właśnie to takie grzmotnięcie od miecza Loriana. Jedyną wadą właśnie tego miecza jest fakt, że on po tym ataku niestety się nie zapala, a to mi się w mieczu Loriana naprawdę bardzo podobało. No ale cóż, mówi się trudno, no i żyje się dalej. No i cóż. Myślę, od czasu do czasu użyję włóczni, ale w ogóle patrzcie, jak to totalnie inaczej wygląda, nie? O, to jak ktoś chcecie bez zmiennego króla idzie. Patrzcie, jak to totalnie inaczej wygląda. Najbliżej z jedynki do tego pieca to jest, kurde, to, nie? Te takie elementy po prostu. Na dnie, co to jest? To wygląda jak zamrożony popiół. W sensie, wiecie, była eksplozja, tak popiół poleciał i zamarł. Albo zastygł w czasie, czy coś tam. Nie wiem, może tak się, wiecie, tak roztopiło i nagle przestało. Tu mamy stertę mentów, nie, widać to. Ta sterta, po której my się poruszamy, gdzieś się zaczyna... Zobaczmy to, to nie... To ta, po której my się poruszamy, to będzie... Tam jest kaplica... O, tam! Bo tu by się pasowało tutaj, spadamy na dół, gdzieś tam z góry. To by było gdzieś tam. Ale patrzcie, tu! Na prawie że końcu świata mamy stertę praktycznie wszystkiego, co pozostało po trzech epokach ognia, czyli po Lordran, po Dranglake i teraz po Lothric. Tylko Lothric jakby do tego i całej sterty ruin nie zdążyło się jeszcze dodać na, w całkowitym stopniu, a nie w sumie nawet w lekkim, tak mi się wydaje. No ale zobaczymy. Teraz idziemy tu zawalczyć z final bossem gry, a mianowicie z duszą Pogorzelisk. Kurde, przeżarłem. Oj, nie zapaliłem tego miecza w ogóle jeszcze. Ej, dobra, spokój. Kurde, miałem mówić, że udało mi się uniknąć. W sumie udało się, ale jednego czasu. Dobra, to jest zwykły miecz. Miecz prosty, tak mi się wydaje teraz. Taki strzał, który to taka. Teraz... Lanca albo włócznia. To jest właśnie to. Chyba włócznia. Widać, że to jest manifestacja wszystkich władców Pogorzelisk. Bo kręty miecz tego bossa zmienia się w różne inne bronie, które my też możemy mieć na sam koniec poprzedniczek, kiedy kończymy właśnie grę. A jak się na niego sprawia to jest kapusta? No, to trzepie mocno. Myślałem, że jak znowu, że druga nie. Regenerację załączył, jeśli dobrze rozpoznałem. O, teraz wielki zakrzywiony miecz. Dobra, jeszcze raz. Okej. Okay. Teraz... Teraz dobrze wiemy, z kim przyjdzie nam walczyć. O, słyszycie to w muzyce? Oraz te ataki. Tylko jeden boss całej trylogii Dark Souls walczy w taki sposób. Tylko jeden boss używał tej włóczni, której używam teraz ja. A bo to oczywiście właśnie sam Lord Gwyn. Jego dusza doszła teraz do głosu, zdominowała chyba pozostałe te
powiedzmy echa tuż władców, ale nie wiem jak to określić. Dobra, ale ostrożnie, bo byłoby fajnie ponownie przejść tego bossa, może nie hitle, bo tego się nie udało zrobić, ale bynajmniej nie zginąć pierwszym podejściem. To mnie interesuje najbardziej, bo ja zauważyłem to combo. Bierun? Żyje? Nie! Padł i to zasieczony własnym zaklęciem. Uda się na spoczynek. Udaje cię właściwie. No, z tym zakończeniem, które odblokowałem, no to na pewno się udadzą. I została nam jeszcze do pokazania wam dusza właśnie władców. Gdzie ja idę? Przynajmniej tutaj na górze. Tutaj na nowej grze plus dochodzą też nowe kompletnie dusze. A tu mam jeszcze duszę książąt bliźniaków. Niezużytą jeszcze jedną. Dobra, sobie to mogę usunąć, to jedno. I tutaj. Dusza władców. Jedna ze spaczonych dusz o wielkiej sile. Od czasów Lorda Gwyna, pierwszego władcy Pogorzelisk, wielu lordów zjednoczyło pierwszy płomień. To właśnie ich dusze objawiły się jako obrońca ognia. Ano. Tutaj właśnie doszły nowe rodzaje dusz. Mamy niknącą duszę, duszę opuszczonego ciała, dużą duszę porzuconego ciała, dużą... To wszystko tutaj było. A nowe rzeczy to... Tu. Duża dusza niezłomnego bohatera, dusza starego wirusa, duża dusza starego wirusa, dusza starego Wygi, dusza szacowanego starego Wygi, dusza czempiona i dusza wielkiego czempiona. Tutaj praktycznie opis się nie zmienia w tych początkowych. Od dusza starego Wygi ma już troszeczkę inny opis. W sensie tutaj widać, że jest to tutaj stare ze starego, ciała starego wirusa. Ta pochodzi z ciała starego zmęczonego walką człowieka. Służy do zbywania niezliczonych dusz oraz czempiona i wielkiego czempiona. Dusza pochodząca z ciała legendarnego czempiona służy do zdobywania liczby dusz, która zaspokoiłaby oczekiwania króla. No i dalej jest po prostu ten sam opis, który jest przy każdej innej duszy. Jeszcze nie będę ich teraz pochłaniał. Myślę, że pochłoniecie wszystkich tych dusz, pokażę wam właśnie na tym finałowym zakończeniu. Tylko myślę, że finałem... Właśnie, co będzie finałem? Co by zrobić finałem... Myślę, że tą zdradę, jeśli mam odblokowaną, jeśli nie, to ją sobie odblokuję na szybcika i pokażę. To tą zdradę właśnie wam pokażę jako pierwszą. Yuria miałaby nowy tekst teraz, gdybym z nią pogadał. W sumie dalej pewnie może go mieć, ale zobaczymy. Na razie mamy tak. Efekt pustego maksymalny. Mamy też maksymalną pieczęć. No i co? Teraz, kiedy zjednoczymy ogień, powinno się odpalić zakończenie. Ale zanim to zrobię, żeby tego nie zmaścić, dajcie mi moment, aby zrobić sobie kopię tegoż save'a. Dobra. Widzę się z wami już po cięciu. Save zrobiony. Tak więc zobaczmy najpierw pierwsze zakończenie. To najtrudniejsze do odblokowania, a nazywa się ono Uzurpacja Płomienia. Tak, chcę zjednoczyć płomień. W tym momencie, kiedy będę chciał go zjednoczyć, powinno coś się wydarzyć, co sprawi, że jakby nie tyle zjednoczymy ogień, tylko zawładniemy go dla siebie. Właściwie będziemy sobie uzurpowali prawo do tej mocy. Mamy to. Ze wszystkich zbroi najbardziej pasował mi ten set Wilhelma. Znaczy wiecie, alternatywa... patrzcie, jest inny ten. Nie jest mroczny znak, tylko jest taki... jakby zaćmienie słońca jest czy coś takiego.
Jeszcze alternatywą byłoby w ogóle bez zbroi być na tym Lakenczaku. Okej, okay, jedna z nich to jest na pewno Yuria, ale druga nie mam pojęcia. O, jest Andy, widzicie tutaj w tle. Na oko z 20 pustych tu było. No i pięknie. Najtrudniejsze do odblokowania zakończenie. Znaczy, najtrudniejsze trochę tak sobie, bo mogłem je na spokojnie za pierwszym przejściem odblokować, gdybym się trochę nie pośpieszył, jeśli chodzi o moje działania. Nie chcę kolejnej tej robić, kolejnej podróży. Dobra, jak teraz będę chciał pogadać ze strażniczką, czy coś się zmieni? Ashen One, link the fire. For the Lords of Cinder. For the Ashen Prisoners. For all those held to preserve the fire. Link the first flame. Ashen One, to be Ashen... Niewiele mówi nowego, ale sam ten dialog, co teraz powiedział, był spoko. Czy Yuria powie coś teraz, jako iż jesteśmy tą opoką pustych właśnie? Ah, our lord and liege. Thine heart is fixed upon the linking of the fire. But, brave usurper, I prithee, wrest the flame from its mantle. So that we hollows, in most honest shape of man, may have it for our own. Our lord and liege, I prithee, play the usurper. When the moment cometh to link the fire, wrest it from its mantle. The Age of Fire was founded by the old gods, sustained by the linking of the fire. But the gods are no more, and the all-powerful fire deserveth a new heir. Our Lord of Hollows, it shall be who weareth the true face of mankind. Our Lord, and I when them the above. Dobra, no to już gadała wcześniej, tylko dla was to chciałem po prostu zostawić. On so that we hollows in mo... Dobra, to już jest, co było wcześniej. Greyrat też tu jest, bo dość późno, czytaj, przed tym zakończeniem go tutaj... go uwolniłem, więc nawet nie zdążył ani A zginąć, ani B nigdzie iść plądrować, więc... przeżył, powiedzmy, wszystkie te wydarzenia na tym przejściu gry. No, dobra. Nie powiem, ciekawe było to zakończenie, bardzo intrygujące do interpretacji, zwłaszcza gdy znamy cały wątek, tak naprawdę, Yuri i Londoru i tego całego czarnego kościoła, ale to kiedy indziej, bo to jest naprawdę ciekawy temat do rozważań i do rozmów. Tutaj jeszcze przy ciele Ludlefa powinien być pierścień do zgarnięcia. Obejrzyj. Nie ma. Okej. Okay. Rozpocznij transpozycję możemy. To mnie ciekawi, jak to działa tutaj. Czy jakby my sami tą transpozycję ogarniamy, przez to jak tyle obserwowaliśmy, jak Ludlef to robił? Czy jakaś, nie wiem, cząstka po prostu duszy Ludlefa jeszcze tu jest i to ona jakby tym operuje? To mnie trochę zastanawia, bo nie do końca rozumiem, jak to ma działać, nie? Tutaj normalnie wszystko potworzone, co mogłem. Stworzyć dużo bossów, więc nic nie zrobię. Ale mam ten pierśnie chyba schowany, mi się wydaje, tutaj. Skrzynia i w pierścieniach powinien być taki jeden. O, dokładnie ten. Pierścień czaszki. Wrogom jest łatwiej cię wykryć. Jeden z przekształconych cudów Korlandu oparty na esencji duszożercy. Duszożercą zwaną bestię, której nienasycony głód dusz służył zwiększaniu własnej mocy. Według sprawozdań, nawet po spaleniu jej plugawego ze zwłoku, ohydny swąd dusz na zawsze skaził okoliczne powietrze. To mnie właśnie ciekawi, kim, albo raczej czym jest ta duszożercza bestia. Oraz też... gdzie na mapie świata byłby Korland umieszczony. To mnie intryguje. Pierścieni nie mam niestety jeszcze wszystkich, jeśli chodzi o
trofeum osobne, jeszcze mieć wszystkie pierścienie. Jeszcze mi tam dwóch albo trzech, jak na złość, mi brakuje niestety. No ale trudno się mówi. Prędzej czy później sobie zgarnę. Ale bardziej później niż prędzej. Dobra, chcę zobaczyć, czy nasza postać jakoś inaczej wygląda. No nie, z tego co widzę, to nie. Myślałem, że jakoś bardziej będziemy... Czekaj. Tu sobie bardziej stanę. A nie, to się tylko odbijało ogniska w naszej klacie. Myślałem, że po tej całej uzubarcji płomienia coś tu właśnie więcej będzie widać. Na przykład będzie ten płomień faktycznie w nas tak się palił, nie? No ale... No niestety nie. Tak więc dobrze. To było pierwsze, pośrednio najtrudniejsze zakończenie do odblokowania. Zobaczmy teraz zakończenie numer 2. Ok, widzimy się już po cięciu. Jak widzicie, mam już odblokowane zarówno zakończenie... To teraz w takim razie zobaczymy inne, bo teraz jak zjednoczę ogień, to co będzie zakończenie z Londorem, a tego nie chcę. To w takim razie na razie bierzemy set Gloriana. No, zapomniałem zaleczyć pieczęć, ale właśnie, żeby też wyglądać jeszcze jak człowiek. Użyjemy kamienia. Wracamy z tego. No i właśnie w secie Gloriana, czyli jednego z dwóch książąt, który chciał, aby pierwszy płomień po prostu się wypalił, zobaczymy drugie zakończenie do gry. Czyli jak to jest określane na cutscenkach, to się chyba nazywa kres płomienia. Na achievach to się nazywa kres płomienia, czy jakoś tak. To zakończenie nie to jest osobne. Na to fakt mój efekt pustego i pichnięty quest z Jurią nie ma żadnego znaczenia. Więc to mi się naprawdę podoba. To jest tak dobrze przemyślane. The first flame quickly fades. Darkness will shortly settle. But one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass. Ashen One. Hearest thou my voice still? To jest właśnie drugie zakończenie do Soulsów. Według mnie to jest zakończenie de facto kanoniczne. Tylko... Znaczy, dobra, wiecie, w pewnym sensie to... Można powiedzieć, że każde zakończenie jest kanoniczne, ale... Zauważcie to. Każda kolejna część Soulsów skupia się wokół zjednoczenia tego płomienia. Za każdym razem. W jedynce mamy po prostu płomień zjednoczyć. Albo możemy dać się mu wypalić. W dwójce praktycznie ten sam wybór. Tu mamy wybór między czterema zakończeniami, gdzie dwa są o wypaleniu, dwa są o zjednoczeniu. Tylko że jedno zjednoczenie to jest takie normalne, kolejno po prostu zgodne powiedzmy z lore, czyli jednoczymy płomień,
nie przerywamy tego cyklu i wszystko leci od nowa. Wszystko leci jeszcze raz. A znak wciąż trwa. Kajdany nałożone przez Gwyna trwają na nieumarłych, aby ci raz za razem poświęcali się, ci najsilniejsi z nich oczywiście, poświęcali się i wciąż jednoczyli ten płomień, aby era bogów, era Gwyna, epoka ognia, aby mogła dalej trwać. Ale to nie jest tak naprawdę, nie tak powinna wyglądać właśnie cykl tego całego świata. Zanim nastał pierwszy płomień, był mrok. Jak oczywiście wiemy, bez mroku nie ma światła. Bez światła nie ma mroku. Jedno nie może istnieć bez drugiego. Tak samo jak powiedziała teraz strażniczka. W momencie, w którym zapanuje mrok, za jakiś czas, za kilka lat, kilkadziesiąt, kilkaset, ponownie narodzi się płomień. I cykl faktycznie zacznie się na nowo, ale teraz będzie on zgodny z tym, jak de facto powinno to wyglądać, czyli światło, mrok, światło, mrok. A nie światło, 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 światło i tak kółko. Jak sobie to Gwyn wymyślił. Bo wielce był zazdrosny, po prostu bał się oddać swój świat i swoją epokę w ręce ludzi, których, jak to powiedziałem w materiale o Artoriasie, w sekcji o mieście Pierścienia i praktycznie o tych jego machinacjach, w ręce ludzi, których uważał za po prostu pomyłkę. Czego samym dowodem jest w ogóle miasto Pierścienia, które jest po prostu więzieniem, niczym więcej. Ale okej, to było zakończenie numer 2. Teraz czas na zakończenie numer 3. Okej, jak widzicie, jestem po cięciu, ponownie wróciłem jak pustego, ponownie się przebrałem. Teraz zobaczymy poniekąd to samo zakończenie, ale w innej wariacji. Teraz, kiedy strażniczka będzie skończył mówić, tam widzieli, że zaczął się ściemniać ekran. Ja miałem chwilę czasu, żeby zadziałać. W tym momencie mogę strażniczkę zaatakować i odebrać jej pierwszy płomień. Zabrać go dla siebie. Ale nie, żeby, tak jak w przypadku Londoru, zjednoczyć Londor, uzurpować płomień, tylko płomień też wygasa. Tylko my go jakby ofiarowujemy właśnie mrocznemu znakowi, który tam jest na górze zamiast słońca. Zresztą zobaczycie, jak to będzie wyglądało za chwilę. The first flame quickly fades. Darkness will shortly settle. But one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass. No, i teraz mamy czas na atak.
Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Jak to zakończenie interpretować natomiast? Nie mam bladego pojęcia. Zobaczmy sobie tak z ciekawości, jak wygląda aktualnie właśnie ten piecyk. Rozumiem, że tu się raczej niewiele zmieniło, o ile w sumie zmieniło się cokolwiek. No nie wiem, świat jest taki sam, piecyk tak sam wygląda. Jedyna różnica jest taka, że nie ma właśnie tej opcji tutaj. To nie jest teraz zapalone. Zakończenie wybraliśmy, no i to tyle. Ja mówię, nie mam bladego pojęcia, jak to zakończenie interpretować, nie? W sensie... Najbardziej pasuje mi do tego właśnie od Rycerzy Pierścienia, no bo spójrzcie na tło, spójrzcie na klatę i powiedzcie mi, że to nie pasuje do siebie, zwłaszcza w zakończeniu, które przed chwilą wybrałem. Jedyna rzecz, która mnie właśnie intryguje w tym zakończeniu, to fakt, jak je rozumieć. Bo płomień dalej się wypalił, tylko my jakby ofiarowaliśmy ten płomień właśnie temu znakowi. Czy też zapadł mrok, tylko na przykład i teraz rządzili ludzie, ale przez to, że właśnie płomień nie wywalił się sam, tylko jakby my go ofiarowaliśmy temu znakowi, to niby władali ludzie, ale na przykład pustka, ale otchłań doszła bardziej do głosu i zaczął się dziać jeden wielki syf, chaos i rozperdol. Nie mam bladego pojęcia, jak to zakończenie interpretować, nie? Jak je rozumieć. To jest naprawdę dziwne. Znaczy dziwne, jest po prostu intrygujące, to jest może lepiej powiedziane. Bo jest prawie że identyczne, ale jest ta jedna subtelna różnica. Wpływa diametralnie na odbiór tego zakończenia. Niknąca dusza. Aj! Ale to ma być ten. Użyj wybrane, a nie pojedynczo. Użyj wybrane i użyj wszystko. No, to już kiedyś pokazałem, jak to wygląda. Teraz dusza opuszczonego ciała. Użyj wybrane. No, to już jest taka drobna zmiana. Widzicie, takie jeszcze pomniejsze dusze, które się do nas wchłaniają. Tutaj dusza porzuconego ciała, duża i tak dalej, to chyba nie będzie miało za dużej różnicy, ale i tak wam to pokażę. Jak mówiłem, pokażę wam wszystko, co udało mi się znaleźć, bo tam jest chyba raczej wszystko, co jest w grze, jeśli chodzi o duszę, ale co mam, to wam pokażę. Powiedzmy, że po prostu wchłaniamy teraz duszę, aby na dłużej pełnić opiekę przy tym zjednoczonym pierwszym płomieniu. Tak myślę, możemy teraz rozumieć trochę te pochłanianie tych dusz. No jak się nie uda z samych dusz, to tego zrobić, no to sobie po prostu te dusze samemu jeszcze wyfarmię. Czytaj, po prostu sobie wstawię mnożnik i tam pójdę się pofarmić, ale myślę, że z tych dusz droszczek to na spokojnie wystarczy. Bo w sumie wystarczy, mam nadzieję, że wystarczy. Okej. Akurat jedna rzecz, której nie lubiłem na przykład właśnie w Lies of P, to że zawsze jak używałem w menu Erga, to Ergo zużywało i dodawało, ale nie pokazywało animacji. Tu natomiast czasami wolałbym, żeby te animacje się jednak nie pokazywały. Znaczy nie pokazywały, żeby tak właśnie... Znaczy inaczej, że jak już, wiecie, znika menu, pokaże się animacja, to żeby wróciło do menu od razu, żeby tak nie musiał skakać do tego. To byłoby o wiele lepsze. Okej. Okay. Duża dusza zmęczonego wojownika teraz. Teraz dusza przygnębionego rycerza. Już było widać, że sama dusza w ogóle jest większa. Tutaj duża wersja tej duszy. Jeszcze większe. Efekt jakby zmiażdżenia tego, czy tam pochłonięcia też jest lepszy. Dusza dumnego paladyna. 7 sztuk.
Fontaine'a. Teraz duża dusza dumnego paladyna. Duża za chwilę. Dusza niezłomnego bohatera. $2000 chyba za każdą. 22000 dostałem. Duża dusza niezłomnego bohatera. Sporo warto była. Dusza starego wirusa. Za chwilę wejdziemy na duszę bossów, czy tam w przypadku Rosarii na duszę specjalnych NPC-ów. Tu już efekt bardzo podobny. Dalej, dalej. Dusza starego Wygi. To po prostu jakby więcej tych duszy, no pomniejszych dusz się dodaje na efekcie, mam takie wrażenie. Dusza szanowanego starego Wygi. Tutaj taki sam efekt. I teraz dusza czempiona. No niestety, to mnie trochę boli, że te większe dusze, na przykład te największe, nie mają innego efektu ani wyglądu podczas tej animacji. Ale swoją wartość mają. Dobra, i mamy teraz tak. Dusza Rosarii. Tak, chcę użyć. Jak widać, nie była za dużo warta. I teraz po kolei. Wort z Mroźnej Doliny. Dusza zepsutego drzewa, czyli toczonego przez klątwę drzewca. Teraz dusza kryształowego mędrca. Tu powinno być niebieskie teraz, nie? Wniczaj tego, dlaczego ta dusza... A na przykład tutaj, dusza biskupów głębi. Widać, że to jest taka jedna dusza składająca się z kilkunastu pomniejszych dusz, czy kilkudziesięciu nawet. Patrzcie, użyję. I wygląda tak samo jak ta poprzednia. Ta powinna być taka ciemnogranatowa, nie? Albo na przykład tutaj, ta o, Starzonego Oceirosa. To samo, nie? Powinno być niebieskie chociaż, a nie takie same. Dobra, jeśli dobrze widzę, to powinien mieć wystarczająco, żeby ogarnąć sobie tego. Dobra, ten efekt pustego na wszelki wypadek bym sobie jeszcze też wrócił, bo nie wiem, kto wie, może to też jakoś wpływa na to, że to jest droższe. Zobaczę. Tu jeszcze mamy duszę dusza Pontyfika Salibana. Warta 12000. Dusza Pancerki z Mroźnej Doliny. Warta tylko 10000. Ale patrzcie, dusza Pancerki 10000, Worta 2000 i są oni wtedy warci tyle samo, co dusza Pontyfika. Dusza Zbroi Zabójcy Smoków. Za 15000. Dusza Demona, to jest dusza tego demona z ruin. 20000 warta. Dusza Zbłąkanego Demona, to jest tego demona azylu nad Wilkiem Sfarą. O, ta powinna być, nie zwróćmy uwagi, że była taka szarawa, czy była zwykła. Ale też powinna być inna. Kolejna powieść oceniona. Stary Król Demonów. W ogóle, a propos Starego Króla Demonów, jedną zajebiście schowaną mechanikę wyhaczyłem, nie? Ale to wam może pokażę w jakimś lorowym odcinku. Dusza Starego Króla Demonów. Też taka żółtawa, powinna być taka jasno-pomarańczowa powinna być. Ale nie jest. Dlaczego? Dusza Zatraconego Oceirosa. Ta powinna być taka jasno-niebieska. Jest żółta. Dlaczego? Dobre pytanie. Tutaj czempion w górę. Tu się nie będę czempion, bo to jest kropka w kropkę. Wygląda tak, dokładnie tak jak tutaj. Dusza Bezimiennego Króla. No kolor się pewnie będzie zgadzał, ale powinno inaczej w dłoni wyglądać.
dokładnie. To wygląda tak samo jak ta dusza pomniejsza takiego bossa, powiedzmy. I teraz mamy duszę naszych właśnie władców pogorzelisk. Ale może władców na koniec. Najpierw dusza siostry Fridę. To powinna być taka szarawa. Widzieliście, jak wyglądała, nie? Ale nie jest. Dusza księcia demonów. No to powinna być taka pomarańczowa, taka wiecie, przyciekle pomarańczowa, zwykła żółta. Midira mrokożercy. To powinna być czarna na przykład. Czarna taka mroczna, też żółta. Dusza rycerza niewolnika Gela. 20 tysięcy to jest chyba maksimum, co można dostać za bossa, tak mi się wydaje. Nie widziałem, czy któraś z tych dusz dała więcej niż 20 tysięcy. Chyba nie. Teraz tak, dusza pierwszego władcy pogorzelisk, czyli stróż w otchłani, jest warta 20 tysięcy. Okej. Dusza Jor... Dobra, może kolejnościowo jak zabijałem, czyli dusza Algricha. 15 tysięcy jest warta. Dusza Jorma. Też 20 tysięcy. Dusza książąt bliźniaków. Też 20 tysięcy. No i dusza władców. Też 20 tysięcy. Okej. Dobra, wracamy jeszcze efekt pustego. Mam szczerą nadzieję, że to nie jest ten. Że to się nie łączy. Ciekawostka, gdybyśmy najpierw zakończyli podstawkę, a potem robili delceki, to Frida, która okazuje się być siostrą Yuri, powiedziałaby nam, że my jako opoka mamy swoich poddanych i mamy wynosić się tak czy jak z Ariandel, żeby zająć się właśnie tymi poddanymi, ale to osobna kwestia. Yuri oczywiście nie przeładowujemy lokacji, tylko walczymy z nią. Yul knows not of thy folly. A hollow need not be mad. No one so weak shall ever rule us. Wiecie, co powiedziałam. Popioły Yuri i mroczna fala, czyli broń, którą gdybyśmy dostali normalnie od niej, gdybym ją chyba przyzwał do walki, albo... Nie, no tak, 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 gdybym ją przyzwał do walki, to powinna ta broń gdzieś tam leżeć. No i zobaczmy. Przeklęty miecz o niewidocznej klindze, który upodobała sobie Yuria z Londoru. Yuria, mentorka Czarnego Kościoła i uznana szermierka, ucięła ponoć tym ostrzem jakąś setkę żywotów. Umiejętność Mroczny Tunel. Wymierz uważnie i przebij cele, przypuszczając daleki wypad w przód. Niewidoczne ostrze przenika przez tarczę, gdyż niepowstrzymana jest potęga mroku. Okej. I jeszcze kluczowy przedmiot, czyli właśnie popioły Yuri. Cienisty popiół Yuri z Londoru. Fakt, że Czarny Kościół miał aż 3 założycielki, zapewniał przetrwanie spuściźnie Yuri. Jej 2 siostry mogły nieść dalej światło pochodni, dzięki czemu ich pan zdobył ogień tak potrzebny wszystkim pustym. No, jedną siostrę zabiliśmy, teraz drugą także i została jedna, której de facto nie znamy. Ale to jest nieistotne. Pieczęć zaleczona. Wszystko ogarnięte. No dobrze. Teraz tylko do pieca w takim razie, aby pokazać wam ostatnie zakończenie w Dark Souls 3. Czyli właśnie to zakończenie, tak jak powiedzmy, poniekąd wymuszane na wszystkich nieumarłych. Czyli właśnie po prostu zjednoczenie pierwszego płomienia. Po raz któryś set
jak nie tysięczny, jak nie set tysięczny w ciągu tych wszystkich cykli, jakie są nam dane. No i w tym secie właśnie zjednoczenia zjednoczymy pierwszy point. Tak jakby zabieramy ciuszki z bossa i poniekąd stajemy się jego kolejnym wcieleniem. A właśnie, bo nie pokazałem opisu tego zestawu. Tutaj... No, wszystko jest to samo, tylko się zmienia element pancerza, więc czytam zbroję jako całość. Zbroja duszy Pogorzelisk, boskiej manifestacji władców Pogorzelisk, którzy zjednoczyli pierwszy płomień. Przypomina pancerz rycerski, choć okrutnie zdeformowany i przypalony w kształcie trupich żeber. Istnieje jako symbol wielkich władców i szlachetnego dzieła zjednoczenia ognia, choć teraz to jedynie opróżniona skorupa. Ano. Ale teraz zobaczymy tak jakby domyślne zakończenie Soulsów, czyli właśnie zjednoczenie ognia. Wszystko jest dobrze. A i też taka ciekawostka a propos Yuri. Ona teraz mówi: Kaw, zawiodłam cię. Ale oryginalne tłumaczenie mówi, sugeruje, że Kaw, tak w sumie na obecne czasy, że Kaw nie żyje. Bo Yura nie mówi oryginalnie, czytaj w tym z japońskiego tłumaczenia, nie mówi Kaw, zawiodłam cię, tylko Kaw, twoje, your death wish albo death will, coś takiego, has not been fulfilled. Czyli na polski to jest mniej więcej twoja ostatnia wola się nie dopełniła. Czyli z tego by wynikało, że Kaw nie żyje. Pierwotny wąż. Kaw nie żyje. Frampt być może też nie. W sumie kto wie, może już nie byli... Dobra, Frampt na pewno już nie był potrzebny, bo już wszyscy mieli wyprany mózg, że raczyli po prostu cały czas ten ogień jednoczyć. Wszyscy ci nie umarli. Dlaczego? Jak te węże zginęły? To jest naprawdę dobre pytanie. Ale to jest to pytanie na odcinek dorowy. Na razie kończę całą serię Dark Souls 3, naszą przygodę z trylogią Dark Souls, tym oto zakończeniem, czyli właśnie zjednoczeniem ognia. Tak, chcę zjednoczyć pierwszy płomień. To jest naprawdę krótkie, bo po prostu lekko ten ogień rozpalamy naszą siłą, powiedzmy. Prawie to samo co w jedynce, z tą różnicą, że w jedynce dosłownie spaliliśmy się chyba na popiół. No a tutaj po prostu zajmujemy rolę właśnie duszy Pogorzelisk. Czyli tak jakby w nas wstępuje ten pierwszy płomień, my go swoją siłą dalej podtrzymujemy, a całe to kłamstwo, cały ten cykl wciąż trwa. Według mnie najlepsze zakończenie to jest właśnie to, do którego chcieli... Znaczy, właściwie to jest ten los tego całego świata. To jest ten, do którego chcieli doprowadzić i Lothric, i Lorian. Czyli właśnie po prostu dać się temu ogniowi wypalić. Według mnie to jest strasznie po prostu idiotyczne, że Gwynowi tak władza uderzyła do głowy, że chciał się ją zostawić dla siebie na wszelkie możliwe sposoby. Ale okej. To jest ostatni odcinek. Wszystkie zakończenia pokazane. Tak więc ode mnie tu będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale. Być może w jakimś odcinku lorowym z Dark Souls. Ale niestety. Same Soulsy już zostały przeze mnie ukończone. Nie będzie więcej odcinków fabularnych, ani pobocznych. No chyba, że nagle wyjdzie trzeci dodatek do trójki. Choć wątpię, bo do premiery trójki minęło już chyba 10 lat. 7 na pewno. A więc... No... Nie... Gdyby teraz pojawił się jakiś dodatek do trójki trzeci, no to bym się naprawdę zdziwił. Naprawdę się go nie spodziewam. Ale kto wie, może kiedyś będzie Dark Souls 4. Nie powiem, gdyby się pojawiło,
byłem jednym z pierwszych grających, to jest pewnik. Ale okej. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy Wy na kanale. I to koniec naszej przygody w Dark Souls 3. Cześć!